Małgorzata ochmurnęła na ziemię, próbując zrobić przed studiem backslash dzień dobry TVN backslash, zdjęcia. Małgorzata Ochmyń w mediach pracuje już od kilkunastu lat, jednak największą popularność przyniosła jej rola współprowadzącej Dzień Dobry TVN. W 2019 roku psycholożka zadebiutowała na antenie śniadaniówki u boku Filipa Heizera. Przypominamy, Filip Heizer i Małgorzata Ochmyń skrytykowani za dyskusję o comingoucie brytyjskiego piłkarza. Skandaliczne. Niewiarygodne. Oburzające. Przypominamy, Małgorzata Ochmy broni ataku paniki Filipa Heizera, nie odczułam tego, jako czegoś obraźliwego. Mimo wielu wpadek para wciąż utrzymuje się na antenie, racząc widzów kolejnymi zabawnymi anegdotami. Małgorzata Ochmy tryska poczuciem humoru również poza studiem telewizyjnym, co ostatnio nie skończyło się zbyt dobrze. Po każdym wydaniu Dzień Dobry TVN na gwiazdy przed studiem wyczekują fotoreporterzy. W niedzielę Małgorzata Ochmy pozowała do zdjęć wspólnie z partnerem. Niedługo później prężyła się do obiektywów już w pojedynkę. Aby urozmaicić sesję, zdecydowała się na wykonanie jaskółki przed obiektywami. Niestety prezenterka nie zdawała sobie sprawy z tego, że chodnik jest śliski i chwilę później już na nim leżała. Z pomocą szybko zjawili się partner celebrytki oraz fotoreporterzy. Upadek wyglądał groźnie, ale na szczęście Małgorzata Ochmy szybko wstała i z uśmiechem na twarzy ruszyła w stronę samochodu, posyłając kolejne całusy do obiektywów.